Prokuratura ponownie postawiła zarzuty posłowi Marcinowi Romanowskiemu, który jako wiceminister w czasach PiS miał się dopuścić wielomilionowych nadużyć w dysponowaniu Funduszem Sprawiedliwości. Romanowski tym razem się stawił, ale twierdzi, że zarzuty mu rozszerzono, rzekomo nadal chroni go immunitet, a prokurator krajowy jest jego zdaniem nielegalny. Tym razem prokuratura nie wystąpiła z wnioskiem o areszt. Ewa Koziak. Panowie. Dziś już nie było wymówek w postaci podróży na Węgry, chociaż znalazło się kolejne tłumaczenie. Mamy do czynienia z fałszywym prokuratorem krajowym. To nie ma żadnego wpływu na to postępowanie, ponieważ Dariusz Korneluk w tym postępowaniu nie wykonuje jako prokurator krajowy żadnych czynności. Poseł Marcin Romanowski mimo wszystko stawił się na wezwanie do prokuratury krajowej. Stawiamy się oczywiście, żeby uniknąć jakichś pretekstów do dalszych politycznych działań. Takie zapewnienia poza posłami Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby pan Marcin Romanowski nie pojawił się w prokuraturze krajowej, to rozpoczęłyby się ogromne spekulacje. Nikt w Sejmie nie wierzy. Stawia się, bo to jest jego obowiązek jako obywatela. Jeżeli organy ścigania lub prokuratura wzywa Jana Kowalskiego, to Jan Kowalski ma obowiązek stawić się na przesłuchanie. Pan Romanowski absolutnie swoją dzisiejszą obecnością poświadczył o tym, że wie, że prawidłowo mu uchylono immunitet. Ci ludzie PiS-u, oni są tacy twardzi, mocni w buzi, na Twitterze, ale jak przychodzi co do czego, to jednak tam wychodzi taka natura trochę takich bojdutków, takich tchórzy. Marcin Romanowski został wezwany do prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Poseł już raz usłyszał 11 zarzutów w tej sprawie. To było w połowie lipca. Jednak w tym czasie chronił go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kiedy na początku października zgromadzenie uchyliło Romanowskiemu ten immunitet, śledczy wezwali posła ponownie do prokuratury. Poseł opuścił budynek prokuratury krajowej po około 4 godzinach. Pan Marcin Romanowski jest człowiekiem wolnym. Nie zostały zastosowane wobec niego żadne środki zapobiegawcze. Nie jest to jednak całkowicie wykluczone, a w grę może wchodzić również tymczasowe aresztowanie. Ten temat chyba nie jest zakończony. Jak na razie prokurator uznał, że dzisiaj nie ma ku temu przesłanek. Jak prokurator podejmie inną decyzję, to ja będę o tym informował. Ta decyzja może nastąpić bardzo szybko, bardzo niebawem. Dziś śledczy przedstawili Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów. Prokurator zmienił zakres tych zarzutów, wykraczając poza zakres wniosku i tego do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, i tego do polskiego Sejmu. Nie mówimy o innym czynie, mówimy o tym samym czynie ocenianym nieco odmiennie w zakresie prawnokarnym. A chodzi o poważne zarzuty. Dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu. Romanowski, jako wiceminister sprawiedliwości nadzorując Fundusz Sprawiedliwości, miał przekraczać uprawnienia i nie dopełniać obowiązków. Łącznie mówimy tutaj o przywłaszczeniu kwoty ponad 107 milionów złotych oraz usiłowaniu przywłaszczenia kwoty ponad 58 milionów złotych. To wszystko przy okazji dysponowania pieniędzmi z funduszu, który w teorii miał służyć przede wszystkim ofiarom przestępstw. A koniec końców pieniądze miały trafiać tam, gdzie posłowie suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry mieli polityczny interes. Nawet złotówki nie miał z jakichś żadnych zleceń z Funduszu Sprawiedliwości. Jeżeli złodziej zabiera cudzy rower celem przywłaszczenia, to, że on go dwa dni później komuś odda lub sprzeda, nie zmienia faktu, że zabrał ten rower celem przywłaszczenia. Marcinowi Romanowskiemu grozi do 15 lat więzienia. Ewa Koziak, TVN24.